Słychać? Tak, bardzo dobrze słychać. Super, bardzo dziękujemy za oddźwięk. To w takim razie witamy w siedzibie ALAB Laboratoria. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Mirosław Mastaj, którego już część państwa być może pamięta z naszego webinaru na temat nietolerancji histaminy. Dzisiaj pan doktor przygotował dla nas zupełnie taki nowy, jak tutaj rozmawialiśmy przed webinarem, dosyć nieodkryty temat. Witaminy B12. Sam pan doktor powiedział, że jak przygotowywał się do tego webinaru, to go zaskoczył złożoność tematu oraz praktyczność tego tematu. Także, żeby już nie przedłużać, to oddaję głos panu doktorowi. Jeszcze chciałam powiedzieć, że pytania będzie można zadawać na końcu. Będzie czat i pan doktor będzie na pytania odpowiadał. Także zapraszam i oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie przez ALAB. Trochę mnie zaskoczyli Państwo, bo mówiłem o nietolerancji histaminy chyba ze 2 lata temu i jakiś dobry odbiór był, ale nie spodziewałem się, że znowu będę miał okazję do Państwa mówić. Temat jest zaskakująco praktyczno, obszerno skomplikowany. Zrobiłem prawie 60 slajdów i część z nich jest na tyle obszerna, że no po prostu nie będę w stanie ich omówić, ale gdyby ktoś chciał potem wrócić sobie do webinaru i odsłuchać, zatrzymać się, to polecam, bo tam jest cała masa informacji, które się przydadzą w praktyce. Natomiast ja zatrzymam się może dłużej na 5, może 6 takich kluczowych slajdach, które warto zapamiętać w swojej praktyce takiej, czy to lekarskiej, czy dietetycznej, czy diagnosty, czy też w ogóle niezwiązanego z medycyną chorego człowieka. Kobalamina, czyli witamina B12, to jest coś niesamowitego. Aż 6 nagród Nobla jest związanych z tą witaminą. Pozornie wszyscy ją znają, wszyscy wiedzą, tylko ta wiedza jest taka, powiedzmy, czubek góry lodowej, a cała reszta chyba niestety jeszcze się w praktyce nie umocowała gdzieś. Ja pozwolę sobie powiedzieć tak, o tym, co to jest ta witamina, zwrócę uwagę na dwa obszary. Kobalamina a komórki nerwowe, kobalamina a krwinki czerwone. Bo to są takie dwie podstawowe części medycyny, czy specjalności medyczne, w których kobalamina jest niezwykle istotna, ale w praktyce bardzo często jest tak, że na przykład neurolog, który zajmuje się komórkami nerwowymi, nie zwraca uwagi za bardzo na kwestie anemii i krwinek czerwonych i odwrotnie. Hematolog zajmie się anemią, a niekoniecznie będzie się zajmował objawami neurologicznymi. Jeden punkt taki bardzo ważny, krytyczny wręcz, to jest wchłanianie witaminy B12. To jest bardzo skomplikowana rzecz, ale potrzebna i niezbędna do tego, żeby to zrozumieć i ewentualnie zajmować się profesjonalnie, leczyć takich chorych. Witamina B12 homocysteina, niedoceniane zagadnienie. Tutaj przed webinarium mówiłem, że 20 lat temu była moda na homocysteinę. Ta moda szybko zgasła. Dzisiaj ona wraca chyba dlatego, że w końcu rozumiemy, jak witamina B12 i homocysteina oraz jak homocysteina wpływa niekorzystnie na nasze komórki, a przede wszystkim na nasze białka. Potem praktyczne rzeczy na temat diagnostyki. W cudzysłowie napisałem dookoła witaminy B12, bo w diagnostyce nie tylko samą witaminę B12 trzeba oznaczać, ale są jeszcze trzy takie główne, podstawowe parametry, które są niezbędne, żeby właściwie ocenić. No i pytania i odpowiedzi w trakcie proszę pisać, a po spróbujemy na to wszystko odpowiedzieć. Zacznijmy od portretu tejże witaminy B12. Nie po to to pokazuję, żebyście Państwo się tego nauczyli, czy żeby to szczegółowo jakoś omawiać, ale zobaczcie Państwo, to jest największa witamina i najbardziej skomplikowana w budowie, jaką człowiek potrzebuje. Dla przykładu i dla porównania, tutaj po lewej stronie macie witaminę D3, strasznie modną i znaną, a tutaj macie witaminę C. C
też bardzo znaną. Takie dwa maleństwa, które nijak się mają do witaminy B12. Witamina B12 dlatego prawdopodobnie jest taka trudna w syntezie i w produkcji przez zwierzęta czy przez rośliny, bo jest właśnie taka skomplikowana i ani zwierzęta, ani rośliny tej witaminy B12 nie syntetyzują. Robią to tylko i wyłącznie bakterie. Tylko i wyłącznie bakterie żyjące w glebie, na resztkach organicznych, na korzeniach roślin, czasami w produktach fermentowanych, w żywności fermentującej typu, nie wiem, kiszona kapusta, kiszone ogórki, buraczki ćwikłowe fermentowane. Co jest ważne? W centrum kobalaminy jest atom kobaltu, stąd nazwa kobalamina i do tego kobaltu mogą się przyłączać różnego rodzaju ligandy, czyli podstawniki. Dlatego też mówimy o grupie kobalamin, a nie o jednej pojedynczym związku chemicznym. I tak, jeżeli do tego rodnika podłączy się rodnik cyjankowy, to mówimy cyjanokobalamina. Jeżeli to będzie OH, no to będzie hydroksykobalamina. Jeżeli to będzie grupa CH3, to będziemy mówić o metylokobalaminie. Ma to pewne znaczenie w praktyce, ponieważ w warunkach jakichś naturalnych metylokobalamina i adenozylokobalamina to są te formy, te postaci kobalaminy, które krążą w naszym organizmie. Na przykład, natomiast cyjanokobalamina jest stosowana w farmacji, tak? Jest to, ja o tym jeszcze trochę więcej powiem, jest to najtańsza forma cyjanokobalaminy, stąd jest stosowana w tabletkach czy w formie domięśniowej, wyprodukowana syntetycznie, sztucznie w latach 50. czy 60. Ale ponieważ jest najtańsza i najbardziej stabilna, to znalazła zastosowanie. W każdym razie kobalamina, kobalt i różnego rodzaju tutaj podstawniki. W przyrodzie występują jeszcze inne postaci kobalamin, troszeczkę inaczej tutaj skonstruowane obok. Nie wszystkie wykazują właściwości witaminy, a nawet mogą być trujące. Zwiemy je pseudowitaminami B12. Na szczęście mamy taki mechanizm wchłaniania w naszym przyrodzie pokarmowym, że wchłaniamy tylko kobalaminę tą właściwą. Dlaczego w ogóle zwróciłem i kiedy uwagę na witaminę B12? Tak trochę może zaskakujące, ale gdzieś na początku lat 2000 przeczytałem w jakimś czasopiśmie takim popularno-naukowym, nie pamiętam dokładnie co to było i gdzie to było, ale zaskoczyło mnie. W Japonii dosyć duży odsetek samobójstw jest. I ktoś zrobił takie badanie czy ocenę, że ci samobójcy mieli obniżony poziom witaminy B12. Oczywiście nie da się tego udowodnić, bo nie wszyscy, którzy popełniali samobójstwa, mieli w ogóle zrobione oznaczenie witaminy B12. I w drugą stronę nie da się zrobić też takiego eksperymentu, żeby, nie wiem, sprawdzić, kto popełni samobójstwo, jeżeli będzie miał za mało czy za dużo witaminy. Więc to był tylko taki sygnał, koncepcja, która została podjęta przez różnych naukowców, różnych badaczy, żeby popatrzeć, w jaki sposób i czy w ogóle witamina B12 ma wpływ na funkcje psychiczne, emocje, czy nawet choroby psychiczne, a nie tylko neurologiczne i hematologiczne, które były znane od kilkudziesięciu lat. I to było wielkie zaskoczenie wtedy. Zaczęto obserwować takie przypadki. I na przykład możecie Państwo znaleźć pracę z 2003 roku. To jest kazuistyka, oczywiście nie jest to badanie randomizowane, ale opis przypadku. 52-letnia chora, leczona silnymi lekami przeciwpsychotycznymi przez kilka lat, kiedy stwierdzono u niej
obniżony poziom witaminy B12, no jej witaminy B12 w odpowiednich dawkach i tak dalej, całkowicie ustąpiły objawy psychotyczne. Coś niesamowitego. Praca jest dostępna, można do niej zaglądnąć. W ślad za tym w latach 2000, po 2010 i do tej pory takie badania z zakresu psychologii czy psychiatrii są prowadzone. Dlaczego to warto na to zwrócić uwagę, czy ja zwróciłem uwagę? Otóż od kilkudziesięciu lat znamy przecież i stosujemy witaminę B12 w leczeniu zapaleń nerwów obwodowych. Takie sytuacje jak rwa kulszowa, zapalenie nerwu trójdzielnego, czy jakieś bóle korzeniowe są leczone bardzo często, na przykład domięśniowym podaniem witaminy B12, 1 mg raz na tydzień czy dwa razy na tydzień i są często spektakularne efekty. Skoro działa na nerwy obwodowe witamina B12, czyli na komórki nerwowe, neurony, no to przecież jakoś też musi czy powinna wpływać na neurony mózgu czy istoty szarej rdzenia kręgowego. To taki logiczny wniosek. To wyjaśniałoby jej wpływ, czy działanie, czy potrzebę we wszystkich chorobach psychicznych, czy emocjonalnych. Krótko dla przypomnienia. Neuron jest komórką, która ma różnego rodzaju wypustki, ale jedna z nich, zwana aksonem, potrafi być długości nawet metr dwadzieścia. I to są wypustki, które biegną w nerwach obwodowych. Te aksony mają dookoła otoczkę mielinową, czyli tłuszcz w takim wielkim uproszczeniu. Dzięki tej otoczce mielinowej, osłonce mielinowej, sygnał elektryczny, impuls elektryczny przechodzi szybko w jedną i w drugą stronę. Wiemy, że witamina B12 jest niezbędna do syntezy mieliny. Po prostu. Jeżeli nie ma witaminy B12, to nawet jakby były składniki te tłuszczowe, kwasy tłuszczowe i tak dalej, to mielina nie będzie produkowana w odpowiedniej ilości. To by wyjaśniało, dlaczego w stanach zapalnych nerwów obwodowych witamina B12 działa, ale to też by wyjaśniało, dlaczego w różnego rodzaju chorobach psychicznych, emocjonalnych, zaburzeniach typu depresja na przykład, witamina B12 miałaby swoje miejsce. Komórki nerwowe w swojej jak gdyby głównej części znajdują się albo w mózgu, albo w rdzeniu kręgowym, natomiast to, co na zewnątrz mamy, to są wypustki tychże właśnie neuronów. Więc tutaj mamy dużo mieliny, w rdzeniu kręgowym mamy dużo mieliny i tam wszędzie witamina B12 jest potrzebna. Ale, tak jak mówiłem wcześniej, mózg człowieka to także procesy myślowe, wyobraźnia, mowa, inteligencja, pamięć, emocje, uczucia. Skoro witamina B12 jest niezbędna do funkcjonowania komórek nerwowych, wszystkich komórek nerwowych, a mózg to komórki nerwowe, a mózg to procesy, te, które tutaj wymieniłem, to by znaczyło, że w jakiś sposób witamina B12 wpływa, czy jest powiązana z tego typu objawami, z tego typu zjawiskami. Nie tylko ból, nie tylko ruch, ale też wszelkiego rodzaju zaburzenia takie, powiedzmy, miękkie, psychiczne. Mielina to jedno, oprócz tego jeszcze w neuronach mamy synapsy i jak się okazało, witamina B12 jest niezbędna do tego, żeby działały, funkcjonowały w neuronie enzymy odpowiedzialne za produkcję mediatorów w synapsach. Jest trochę badań na ten temat, że do produkcji serotoniny i do produkcji dopaminy jest niezbędna witamina B12. A Państwo doskonale wiecie, że serotonina, czyli hormon szczęścia, to jest problem depresji. Niedobór serotoniny, mamy depresję. Stosujemy leki farmaceutyczne, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny po to, żeby podnieść poziom serotoniny w synapsach. I to jest coś, co działa. No ale z drugiej strony możemy na to popatrzeć w ten sposób.
A być może serotonina nie jest produkowana w odpowiedniej ilości w synapsach, dlatego że brakuje temu człowiekowi witaminy B12. A może tak faktycznie jest? Prac na ten temat nie ma zbyt wiele, takich klinicznych, no bo to po prostu to są rzeczy świeże w sumie. Mimo że od ponad 80 lat witaminę B12 znamy jako taką, w neurologii chociażby, czy w hematologii, to tutaj się okazuje, że w psychiatrii, w psychologii to jest jeszcze ziemia niezagospodarowana. Dopamina. Niedobór dopaminy jest powiązany z chorobą Parkinsona. Być może w jakimś stopniu niedobór witaminy B12 powoduje niedobór czy zmniejszoną produkcję dopaminy i objawy parkinsonowskie. Cały czas poruszamy się w obrębie układu nerwowego, proszę Państwa. Ta synapsa, tak jak mówiłem, można sobie doczytać. Mamy zatem neurologię jako taką i choroby neuronów, o których tam już mówimy od tych kilkudziesięciu lat. Ja dopowiadam, nie sam z siebie, tylko na podstawie tego, co w ostatnich tych 15-20 latach się pojawiło w medycynie. Choroby psychiczne, w tym depresja, myśli samobójcze i witamina B12. Tak jak mówiłem, B12 jest niezbędna do produkcji mieliny oraz do produkcji mediatorów w synapsach. Co się stanie, kiedy tej mieliny jest za mało? Po pierwsze, może być zaburzenie przepływu prądu w neuronie, może być wygaszenie sygnału lub przerwanie sygnału, ale też może być samoistny sygnał generowany bez pobudzenia receptorów, czyli mamy w tym momencie wyjaśnienie takich objawów jak drętwienie, mrowienie skóry, które jest opisywane podręcznikowo jako jedno z typowych dla niedoboru witaminy B12. Drętwienie, mrowienie skóry. Ale proszę Państwa, jak się okazuje tam w paru innych publikacjach, można domniemywać, że na przykład zaburzenia słuchu, zawroty głowy też mogą być związane z tym, że nerwy odpowiednio słuchowe czy błędnikowe mają też taki problem właśnie z przewodzeniem sygnałów. Czyli rozszerza się ta nasza neurologia do laryngologii na przykład. Często laryngolodzy stwierdzają, że no są szumy w uszach albo są zawroty głowy i nie potrafią tego w żaden sposób wyjaśnić. Podają jakiś jeden lek, bo mają jeden lek betahistynę i tyle. A problem być może jest właśnie w tym, że człowiek, zwłaszcza starszy, ma niedobór witaminy B12. Wyjaśnienie na poziomie komórkowym, biochemicznym jest całkiem logiczne i całkiem sensowne. I druga rzecz, o której mówiłem, właśnie ta synteza enzymów wytwarzających serotoninę i dopaminę w neuronach. I to jest coś, co ja w praktyce bym sprawdził, gdybym miał takiego pacjenta i tak robię. Jeżeli nie ma jakiegoś innego sensownego wytłumaczenia objawów, to oznaczam witaminę B12 i jeżeli się zdarza tak, że są podstawy do uznania niedoboru witaminy B12, to taką witaminę B12 podaję i to się bardzo często sprawdza. W praktyce przynosi korzyści. Mówiłem do tej pory o komórkach nerwowych w centralnym układzie nerwowym. Według szacunków jest ich około 100 miliardów, ale trzeba pamiętać, że oprócz tego w mózgu mamy jeszcze komórki glejowe. Tych komórek glejowych jest kilka razy więcej. Niewiele wiadomo na ten temat. To też są komórki bogato tłuszczowe. One nie przewodzą impulsów elektrycznych, ale mają odżywiać te neurony. Pytanie, czy i w jaki sposób witamina B12 wpływa na komórki glejowe? Mało na ten temat wiadomo, ale być może w najbliższych latach ktoś ten temat podniesie i okaże się, że to jest też kluczowa witamina dla komórek glejowych. Mówiłem o części takiej ruchowej układu nerwowego, ale proszę pamiętać, że mamy
nerwy czuciowe, tak? Mamy przewodzenie impulsów nerwowych czuciowych. W związku z tym, jeżeli takie włókna nerwowe, czuciowe, nie mają tej mieliny, mają kłopoty czy problemy w synapsach, to będziemy mieć wszelkiego rodzaju zaburzenia dopływu sygnału z zewnątrz do centralnego układu nerwowego, więc zaburzenia takie sensoryczne. Czucie skóry, mrowienie, pieczenie, drętwienie, bóle, neuralgie. Miałem ostatnio pacjenta, który miał bóle, no, jak się okazuje, nerwu twarzowego, czy w okolicach nerwu twarzowego. Bez żadnej przyczyny, od wielu lat, nikt na to nie wpadł. Bo takie były subkliniczne, od czasu do czasu gdzieś go tam pobolewało, nie miał żadnego niedowładu. Okazało się, że jest niedobór witaminy B12. Bardzo pięknie zareagował na leczenie. Nerw węchowy to też są neurony. Różnego rodzaju przeczulice węchowe albo brak węchu. Nerwy słuchowe, to co już mówiłem, dźwięki, piski, szumy w uszach, nerw błędny, zawroty, nerw błędnikowy, przepraszam, bo tutaj jest mała literówka, zawroty głowy, równowaga, nerw wzrokowy. Zdarzają się pacjenci, którzy mają jakieś błyski, zaburzenia pola widzenia. Niekoniecznie od razu jest to jaskra czy zanik plamki. Może to być jakiś niedobór mieliny w nerwie wzrokowym. Zaburzenia smakowe. Jeden z takich najczęstszych objawów to jest zapalenie języka w niedoborze witaminy B12, opisywany. Ale jest to stan zaawansowany niedoboru witaminy B12. O wiele wcześniej pojawiają się zaburzenia typu osłabienie smaku, brak poczucia pewnych rodzajów smaku, dlatego że nerwy, komórki, neurony nerwu językowego nie przewodzą właściwie sygnałów skupków smakowych. Inną jeszcze rzeczą są zaburzenia czucia głębokiego, czyli te nieświadome. My mamy w sobie takie mechanizmy. Często to będą objawy tak dziwne i niespecyficzne, że aż trudno byłoby w to uwierzyć. Więc mamy włókna czuciowe, włókna ruchowe, i one wszystkie potrzebują witaminy B12, ale proszę Państwa, mamy jeszcze układ autonomiczny. On jest też zbudowany z neuronów, czyli układ współczulny, przywspółczulny, które zarządzają jelitami, sercem, oddychaniem, jelitem grubym. Wszystkie zespoły jelita grubego, gdzieś tam wszyscy się koncentrują na mikrobiocie, tak, zapaleniach, a być może problem polega na tym, że neurony, które odpowiadają za perystaltykę jelita, za zarządzanie, sterowanie jelitem grubym, mają jakieś uszkodzenia i mają niedobór witaminy B12. To są takie rzeczy, które, jak Państwo widzicie, rozszerzają patrzenie na witaminę B12, nie tylko na neurologię, ale na psychiatrię, to jest, co Państwu podpowiadam w tej chwili, od takich łagodnych rzeczy typu zaburzenia osobowości, myślenia, zachowania po tą psychotyczną część, ten przypadek pacjentki 52-letniej z 2003 roku, który omówiłem na początku. I tutaj dochodzi nam szeroko rozumiana interna, kardiologia, gastrologia, pulmonologia, czyli ten układ autonomiczny, geriatria. No niestety jest tylko 360 chyba geriatrów w Polsce. Oni powinni o tej witaminie B12 wiedzieć i z tego, co się orientuje, to wiedzą, ale jest ich tylko 360. W związku z tym większość pacjentów starszych, seniorów nie dociera, czy nie ma opieki geriatrycznej, więc aż się prosi, żeby interniści czy lekarze rodzinni POZ-owi o tej witaminie B12 pomyśleli też w takim właśnie kontekście. Na to wszystko nakłada się dermatologia i laryngologia, o których mówiłem. Dermatologia to są wszelkiego rodzaju zaburzenia czucia skórnego. No, pacjent czuje, że go coś drażni na skórze, że ma mrowienie, że coś go piecze, więc pierwszym specjalistą, do którego pójdzie, jest dermatolog. Tak? Dermatolog niekoniecznie stwierdzi infekcję, nie wiem, bakteryjną, grzybiczą, jakieś atopowe zapalenie skóry i niekoniecznie pomyśli o witaminie B12, a powinien. Tak samo ten laryngolog, zawroty głowy, szumy w uszach,
nie ma żadnych zmian anatomicznych, nic się tam czego nie dzieje, no to co by pacjentowi podać? Aż się prosi, żeby zrobić diagnostykę w kierunku witaminy B12, niedoboru witaminy B12. Jeżeli to będzie przyczyna, to suplementacja czy leczenie jest bardzo proste i często efektywne. Tak więc, zawsze kiedy objawy są związane z neuronem, ja dodałem w cudzysłowie, Państwo ten neuron rozszerzacie sobie na wszystko, co jest związane z komórkami nerwowymi, psychiatria, neurologia, interna i tak dalej. Pieczenie, drętwienie, mrowienie skóry, pieczenie języka, zaburzenia węchu, smaku, słuchu, nerwobóle, nerwów czaszkowych czy rdzeniowych, bóle przy ruchu kończyn, osłabienie siły skurczu mięśni kończyn, opadająca stopa, niedowład, szuranie nogami, to jest taki objaw w chorobie Parkinsona na przykład, mało sprężysty chód, cecha bardzo charakterystyczna dla starszych seniorów. Oczywiście nie wszystkich. Prawdopodobnie jest tak, że ci, którzy mają witaminę B12, chodzą sprawnie i sprężyście, a ci, którzy mają osłabione neurony i nerwy obwodowe zarządzające układem ruchu, no, chodzą trochę gorzej. Zaburzenia równowagi, senność. To jest jeden z typowych objawów braku czy niedoboru witaminy B12. Tu mechanizm jest dosyć skomplikowany, ja jeszcze może o tym coś dopowiem. Pogorszenie pamięci. Pamięć to są neurony. Skoro neurony szwankują, no to pamięć nam słabnie. Pogorszenie funkcji poznawczych, czyli to myślenie, zapamiętywanie, ludzie się gubią gdzieś na ulicy, tak, starsi, bo no, mają osłabione funkcje poznawcze. Być może przyczyną jest to, że mają niedobór witaminy B12. Bladość skóry. Objaw anemii, ale też objaw taki, że po prostu neurony czy komórki nerwowe, nerwy zarządzające grą naczyniową skóry powodują to, że skóra jest blada, bo krew nie dopływa do skóry. Nie tak, że anemia sama w sobie jest przyczyną bladości, ale zaburzenia regulacji dopływu krwi do skóry tutaj są podstawą. Spowolnienie oddychania. Proszę Państwa, ośrodek oddychania, który mamy w centralnym układzie nerwowym, w pniu mózgu, generuje impulsy mniej więcej 16 razy na minutę. I my nie jesteśmy świadomi tego za bardzo, bo sobie po prostu oddychamy. Ale część ludzi ma spowolnienie oddechu albo wręcz zatrzymanie oddechu, bezdech senny lub bezdech w ciągu dnia. Tak do końca nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje. Są oczywiście teorie, dlaczego ten bezdech senny występuje. Mamy jakieś koncepcje laryngologiczne, opadanie podniebienia, zaburzenie przepływu powietrza przez nos, przez jamę ustną. A być może po prostu brakuje takiemu człowiekowi witaminy B12 i komórki nerwowe w pniu mózgu, w ośrodku oddychania nie pracują prawidłowo. Przy takim objawie aż się prosi zrobić diagnostykę witaminy B12, bo to są w sumie groszowe pieniądze w stosunku do całości problemu medycznego. I pod spodem macie Państwo depresja, agresja, myśli samobójcze, psychozy. To jest coś, o czym mówiłem, ewidentne, ale zobaczcie Państwo, słabsze wyniki w nauce, pogorszenie wyników w nauce. Jeżeli macie uczniów, dzieciaki, które się dobrze uczyły, tak, i na przykład zmieniono im coś w diecie, przestały jeść pewne rodzaje posiłków i mamy pogorszenie wyników w nauce, to może być objaw tego, że mają niedobór witaminy B12, między innymi, który wpływa na to, że ich neurony nie pracują tak, jak powinny. Zwłaszcza zwracamy uwagę na te objawy od neuronów u wegan, wegetarian, zwłaszcza u wegan, bo ci nie jedzą nawet jajek ani nabiału mleka pochodnego. Wegetarianie przynajmniej trochę tych jajek, gdzie tej witaminy B12 i serów i mleka zjedzą, więc może u tych wegetarian niedoborów długo nie być. Seniorzy w
Formalnie seniorem jest człowiek po 75 roku życia, ale w badaniach, jakie są dostępne, wynika z nich, że już gdzieś tak po 50 roku życia witamina B12 spada, zmniejsza się ilość tej witaminy w organizmie, więc gdzieś koło tego 50-60 roku trzeba na siebie pod kątem witaminy B12 też spojrzeć. No i jak gdyby osobną grupą, niekoniecznie docenianą, albo też taką, o której się zapomina, są chorzy z zaburzeniami wchłaniania witaminy B12 po resekcji żołądka na przykład, po bariatrochirurgii z niedokwaśnością żołądka. To jest to, o czym tam od 100 lat wiemy, ale bariatrochirurgia to jest taki wymysł medycyny od powiedzmy kilkunastu lat, kilkudziesięciu, dwudziestu może. I miałem osobiście dwóch pacjentów, nie moich, ale znanych mi takich, którzy po prostu zmarli po wycięciu żołądka, schudli pięknie, cukrzyca im się normalizowała, tylko nikt im nie powiedział, że powinni się suplementować witaminą B12 domięśniowo, niedoustnie, bo to się wtedy nie wchłania. Tak jak oni nie mają, nie wiem, 90 czy tam 70% żołądka, to zaburzenie wchłaniania witaminy B12 jest doustnie podane, jest kolosalne. I ci ludzie powinni dostawać zastrzyk po prostu domięśniowy. Po 2-3 latach zgon z przyczyn pozornie niepowiązanych z bariatroterapią. A wystarczyło na to zwrócić uwagę. Tutaj chwila przerwy, bo skończyłem kwestię neuronów i witaminy B12. Jeżeli chcecie Państwo zadać jakieś pytania, to zróbcie sobie notatki, o co byście chcieli zapytać do neuronów, bo przejdziemy do krwinek czerwonych i do anemii. A ja sobie wypiję troszeczkę wody. Idziemy dalej. Kobalamina a krwinki czerwone. To jest coś, co jest chyba najbardziej znane w przypadku witaminy B12. Podręcznikowe od kilkudziesięciu lat. Studenci się uczą, lekarze to powinni wiedzieć. Ale zobaczymy, czy jestem w stanie Państwu dopowiedzieć kilka ciekawych rzeczy. Myślę, że tak. Po pierwsze, anemią nazywamy obniżenie zawartości hemoglobiny we krwi. Tak, to jest jakby podstawowy parametr. Nie to, że ilość erycytów spada, ale ilość hemoglobiny, bo to hemoglobina przenosi tlen. W związku z tym może dojść do tego na kilka sposobów. W dawnych czasach, powiedzmy, brutalnych wojen czy polowania na jakieś tygrysy, człowiek mógł się wykrwawić, mógł stracić ileś tam mililitrów czy litrów nawet krwi po zranieniu i o ile nie umarł, to przez jakiś czas, kilkanaście dni, miał objawy anemii, dopóki szpik kostny nie uzupełnił utraconych krwinek i utraconej hemoglobiny. W praktyce mieliśmy też przez kilkaset lat upusty krwi stosowane przez medyków. One oczywiście czasami pomagały, ale przeważnie szkodziły, między innymi poprzez to, że powodowały anemię. Ocenia się, że wiele zgonów w medycynie takiej historycznej było spowodowanych przez nadmierne upusty krwi. No ale zostawmy temat. Gdzieś w XIX wieku podniesiono kwestię, że niedobór żelaza jest przyczyną anemii, co się okazało prawdą. Ale u części chorych leczonych żelazem, czy wodami, solami z żelazem, okazywało się, że anemia dalej jest. Zwłaszcza u starszych osób. I taki stan nazwano anemią złośliwą. Przy czym zwracam uwagę, złośliwa nie ma tutaj żadnego związku ze złośliwością taką, jaką znamy, czy używamy w nowotworach. Otóż chodzi o to, że oporna na żelazo anemia jest anemią złośliwą. Czyli dajemy żelazo, a anemia dalej trwa. W jaki sposób
rozpracowano, że tak wyrażę, temat. Dzisiaj my oczywiście wiemy, że do prawidłowej produkcji prawidłowych erytrocytów potrzebne jest nie tylko żelazo, ale pierwszym takim eksperymentem dosyć brutalnym było w 1920 roku wykonanie takiego badania, w którym wykrwawiano psy, oczywiście nie na śmierć, ale były one anemizowane w ten sposób i podawano im różnego rodzaju pożywienie, a nie chodzi o jakieś tam pochodne mięsa, bo psy są mięsożerne. Z tego wyszła taka informacja. Wątroba okazała się tym pokarmem, który najszybciej przywracał zwierzęta jakby do równowagi, ponieważ wątroba jest bogata w żelazo, o tym wiedziano, uznano, że żelazo leczy anemię. I to był taki dowód niepodważalny. Okej, okay. Ale okazało się, że mimo tego leczenia wątrobą, czy też żelazem, część tych osób miała anemię. W 26 roku okazało się, że jakaś inna cząsteczka niż żelazo, a zawarta w żółci, proszę Państwa, w żółci, no jest to powiązane z wątrobą, dlatego ta wątroba też psom pomagała w całości, ale tutaj się okazało w 1926 roku, że coś z żółci leczy anemię. Ci trzej panowie, Whipple, Minot i Murphy, dostali Nagrodę Nobla później za to, w 1934 roku. Za wyjaśnienie tego, czy przynajmniej częściowe wyjaśnienie tego, w jaki sposób leczyć anemię. Do tego stopnia w tych latach 20, 30. anemia złośliwa była problemem, że pierwsze leczenia anemii złośliwej to było zażywanie żółci. Proszę Państwa, coś niewiarygodnego, ale pito żółć i ona pomagała. W takim czasie, po kilku latach, ktoś tam wymyślił oczyszczanie żółci, czy jak gdyby koncentrowanie tej żółci, że nie wypijało się kilka litrów żółci miesięcznie, ale kilkanaście czy kilkadziesiąt tylko, ale to był jedyny sposób leczenia anemii złośliwej wówczas, bo nie znano jeszcze witaminy B12. Samą witaminę B12 odkryto później, bo w 1947 roku dopiero, aczkolwiek też historia jest dosyć ciekawa. Mianowicie pani Mary Sharp wyizolowała cząsteczkę ze sfermentowanego soku buraka ćwikłowego. I to było coś niesamowitego, bo była wcześniej znana jakaś cząsteczka w wątrobie, była znana w żółci, a to nagle z buraka ćwikłowego, ale sfermentowanego. Dzisiaj wiemy, że to bakterie, które odpowiadają za fermentację buraka ćwikłowego, a te bakterie są z gleby, z korzenia, one sobie żyją na korzeniu, na tej bulwie buraka ćwikłowego, z gleby. Jeżeli poddamy taki burak ćwikłowy fermentacji, to tam te bakterie wytworzą nam kobalaminy. Samą kobalaminę, czy budowę tej cząsteczki chemicznej, tą taką na pierwszym slajdzie pokazaną, skomplikowaną, odkryto, czy rozpracowano w 1956 roku. W latach 50. 60. opracowano metodę produkcji kobalaminy z pomocą bakterii i potem opracowano jeszcze metodę zamiany tej hydroksykobalaminy na cyjanokobalaminę, ponieważ hydroksykobalamina jest bardzo niestabilna, ulega utlenieniu, ulega szybkiemu rozpadowi. Opracowano metodę podmiany właśnie grupy wodorotlenowej na cyjankową i w ten sposób mamy od tych 60-70 lat lek, tani, dobry, no dzisiaj to jest suplement diety, ale przez wiele lat to był po prostu lek. Czy w formie doustnej cyjanokobalamina, czy w formie domięśniowej. Stąd
Już te nasze doświadczenia czy w neurologii, czy w hematologii, ale tak jak mówiłem na początku, psychiatria, psychologia kompletnie nie wykorzystany obszar. Tylko bakterie potrafią produkować kobalaminę. Żadne zwierzę ani żadna roślina sama tego nie robi. W jaki sposób kobalamina wpływa na hemoglobinę, czy na syntezę hemoglobiny i na produkcję erytrocytów? Ja tam podałem wcześniej, że potrzebna jest prawidłowa produkcja prawidłowych erytrocytów. Te prawidłowe erytrocyty rozumiemy w ten sposób, w kontekście kobalaminy, że erytrocyty mają być właściwej wielkości. U osób z niedoborem witaminy B12 erytrocyty są duże, są większe. Mówimy o megaloblastycznej anemii, czyli robiąc morfologię krwi, widzimy wielkość krwinek, wymiar tych krwinek, średnicę tych krwinek powyżej górnej granicy normy. I to jest jak gdyby podstawowy parametr do rozpoznania anemii złośliwej. Po pierwsze mamy anemię, a więc niedobór hemoglobiny jako takiej, i drugi parametr w morfologii, w takiej zwykłej morfologii, jest taki, że erytrocyty są większe niż powinny być. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie dlatego, że w szpiku kostnym do produkcji hemoglobiny oraz do pakowania, tylko powiedziałem, ale no, zapakowania tejże hemoglobiny do środka, do wnętrza erytrocytu, potrzebna jest witamina B12, potrzebne jest oczywiście żelazo, potrzebny jest też kwas foliowy. Nie jest to temat dzisiejszej prezentacji, ale jak gdyby te trzy rzeczy, jak dzisiaj nauka mówi, są niezbędne do tego, żeby właściwe erytrocyty powstawały i były wyposażone w odpowiednią ilość hemoglobiny. Dlatego też samo żelazo nie wystarcza, dlatego też sam kwas foliowy nie wystarcza i dlatego w tejże anemii złośliwej, jak widzimy dzisiaj, kobalamina jest niezbędna. Konsekwencje anemii, takie podstawowe, bladość skóry, bladość śluzówek, osłabienie ogólne. Po prostu nie mamy tlenu, nie mamy siły, nie mamy energii. Łącznie z tym, że czasami spoczynku, nic nam się nie chce. I to wcale nie znaczy, że jesteśmy leniwi albo uwielbiamy telewizor, tylko być może brakuje nam witaminy B12 i mamy jakieś początki anemii lub ewentualnie zaawansowaną anemię. Prosta morfologia, zrobić badanie i już. Osłabienie metabolizmu ogólnego w związku z brakiem tlenu powoduje chudnięcie i brak apetytu, czyli wszystko się zapętla. Żeby z tego wyjść, trzeba zacząć jeść. No ale jak nie mamy apetytu, to się nam nie chce jeść i to wszystko staje się błędnym kołem. Prosta morfologia, zobaczyć na wielkość erytrocytów. Oczywiście sprawa jest bardziej złożona. Nie wiem, czy wszystko dzisiaj będę w stanie Państwu tak rzeczywiście szczegółowo omówić, ale złożoność i komplikacja wynika z wchłaniania, z tego, w jaki sposób witamina B12 się wchłania. Jest to kilkupiętrowa regulacja, wielowątkowa, wieloetapowa i zależna od kilku czynników reguła jakby wchłaniania. Trzeba ją poznać, trzeba ją zrozumieć, jeżeli chce się w tym obszarze działać, czy jako żywieniowiec, czy jako dietetyk kliniczny. Generalnie potrzebujemy, i to jest określenie minimalnej ilości od 2,4 do 2,8 mikrograma, czyli 1 mg zawiera 1000 mikrogramów, więc mówimy o bardzo niewielkich ilościach. Przy czym tu zwrócę Państwu uwagę, że to jest ilość wyznaczona przez na przykład WHO czy jakichś ekspertów do tego, żebyśmy nie mieli anemii złośliwej. 2-3 mikrogramy na dobę średnio. Tyle powinniśmy dostarczać naszemu organizmowi. Ale te wszystkie objawy neurologiczne, psychiczne, neuronowe, że się tak wyrażę, pojawiają się przy
niedoborach delikatnych, niewielkich. W związku z tym prawdopodobnie człowiek potrzebuje więcej niż 2-3 mikrogramy na dobę. Tyle jest niezbędne, żeby nie było anemii złośliwej. Ale żeby nie było tych objawów neurologicznych, prawdopodobnie potrzebne jest tylko 10, może 20 nawet mikrogramów. Tego nikt do końca Państwu nie powie, bo nikt tego do końca nie badał. Mamy duże zapasy witaminy B12 w wątrobie. Duże zapasy to jest od 2 do 5 tysięcy mikrogramów, czyli 2 do 5 miligramów. Jakby się to przeliczyło na ilości dni, to jest około 700 do 1500 nawet dni z pełnymi magazynami w wątrobie, czyli to jest 3 lata nawet, 2-3 lata. Dlatego też na przykład u wegan albo u ludzi, którzy nie byli weganami, przeszli na weganizm, nie ma objawów doboru witaminy B12 przez kilka czy kilkanaście nawet miesięcy. Jeżeli oni się na przykład lepiej czują, nie jedząc mięsa, bo tak się pewnie zdarzy, czy tak może być, to po 2-3 latach zaczynają mieć problemy wynikające z niedoboru witaminy B12. I to są konkretne przypadki i to jest, jak widać, jak wiecie Państwo, naukowo czy logicznie do wyjaśnienia. Skąd ta witamina 2-5 mg w tej naszej wątrobie się bierze? Otóż my mamy taki mechanizm magazynowania. Na wypadek, gdybyśmy przez jakiś czas nie jedli mięsa albo nie jedli produktów zawierających witaminę B12, to organizm sobie wytwarza zapasy w wątrobie, bo to jest witamina krytyczna dla naszego życia, dla funkcjonowania czy neuronów, czy tych krwinek czerwonych, o których powiedziałem wcześniej. Teraz mamy coś takiego jak norma laboratoryjna, czy norma zalecana witaminy B12 we krwi. I to znowu jest komplikacja pewnego rodzaju, ponieważ tak, norma jest od 200 do 1000, niektórzy mówią 1000 pikogramów na litr. Proszę zobaczyć, pięciokrotna różnica, 200 do 1000, to jest 5 razy. I teraz pytanie, czy człowiek, który ma 210, jest tak samo zdrowy, jak ten, który ma powiedzmy 990? No powiecie Państwo, no jest w normie, no to przecież jest w normie, tak? Powinien być zdrowy. No właśnie tak nie jest. Są te objawy neurologiczne przy poziomie 300, 400, które są objawami subklinicznymi, albo są objawy psychiczne, emocjonalne, właśnie przy tych poziomach rzędu 200, 250, 300, może nawet 400, na które nie zwracamy uwagi, no bo mówimy, no to pewnie tak ma, bo jest zestresowany, no bo w pracy, bo strajki, bo to, bo tamto, bo politycy. A problem prawdopodobnie jest taki, że już zaczynają się objawy dysfunkcji neuronów, nie ma jeszcze anemii złośliwej, nie ma obniżonej hemoglobiny, ponieważ jak się okazuje, ta anemia złośliwa, czy anemia w tym wypadku, pojawia się poniżej 200 u ludzi, którzy mają mniej niż 200 pikogramów na mililitr. Mniej niż 200. Są tacy lekarze, są takie wytyczne, mniej formalne niż WHO, które mówią, że powinniśmy mieć powyżej 600, około 700 nawet pikogramów na mililitr. Wówczas człowiek powinien być zdrowy. I to jest to, co tutaj podaje, jakaś taka granica 600 pikogramów na mililitr. Trudno mi powiedzieć, bo nie robiłem żadnych takich eksperymentów sam osobiście, natomiast patrząc na poziomy tego parametru u pacjentów, których mam czy miewam czasami, to faktycznie jest taka zależność. Im wyższy poziom witaminy B12, tym są zdrowsi. Dlatego też pozwoliłem sobie na taki rysunek. To jest coś, co sam przygotowałem, więc pewnie nigdzie nie znajdziecie Państwo czegoś takiego w literaturze. Dla mnie to jest pewnego rodzaju kontinuum objawów. Jeżeli mamy chorego, no człowieka, który ma powyżej 600 pikogramów na mililitr, to on powinien być w pełni zdrowia. Od tej strony neurologiczno-krwinkowo-czerwonej. Jeżeli jest poniżej 200
to powinien mieć, czy musi mieć anemię złośliwą. Natomiast jeżeli ma pomiędzy 400 a 600, to powinien, czy może mieć dyskretne objawy neurologiczne, psychiczne, emocjonalne, ale też może być w pełni zdrowy. Między 400 a 200 raczej będzie bardziej chory, czyli będzie miał silniej wyrażone i liczniejsze objawy neurologiczne, metaboliczne, psychiczne, czy te kardiologiczne, miażdżycowe, o czym jeszcze za chwilę coś powiem. I mniej prawdopodobne jest, że będzie w pełni zdrowia. Czyli oznaczamy witaminę B12, patrzymy, jaka ona jest, nie tylko, że jest od do, ale czy jest bliżej górnej granicy, czy bliżej dolnej granicy. I patrzymy na objawy, szukamy tych objawów, pytamy pacjenta o takie objawy, na przykład emocjonalne czy neurologiczne, na które on nie zwraca uwagi, no bo mu nawet do głowy nie przyjdzie, że to może być jakiś objaw chorobowy. No on tak ma i już. Zapytać. Kolejny temat. Wchłanianie witaminy B12 jest bardzo skomplikowany, ale jeżeli ktoś się chce tym zajmować, to powinien to znać. Po pierwsze, witamina B12 jest w pożywieniu związana z białkiem. Zawsze. A więc mięso, wątróbka, jaja, ta witamina B12, ta kobalamina jest połączona z jakimś aminokwasem białkowym. W niskim pH w żołądku kobalamina jest odłączana od tego białka za pomocą pepsyny, czyli enzymu trawiennego uwalnianego w żołądku. Czyli musimy mieć wysokie stężenie kwasu solnego, wysokie stężenie pepsyny w żołądku, aby odciąć witaminę B12 od tych białek, które zjedliśmy. Ale ta kobalamina odcięta jest bardzo wrażliwa na niskie pH i by się szybko i łatwo w żołądku już zniszczyła. Dlatego też bardzo szybko w żołądku uwolniona kobalamina łączy się z białkiem ochronnym, białkiem produkowanym przez ślinę. To jest trochę dziwne, ale kiedy gryziemy pokarm, uwalniamy sok ze ślinianki, sok trawienny, on ma różne tam składniki, o czym Państwo wiecie pewnie. Wszyscy wiedzą, że jest amylaza ślinowa, która trawi cukry, ale jednym z białek, które produkują ślinianki, jest kobalofilina. To jest białko ochronne dla kobalaminy. I zaraz po odłączeniu się witaminy B12 w żołądku, to białko ślinowe łączy się z witaminą B12 w kwaśnym pH, po to, żeby chronić. Wszystko przechodzi do dwunastnicy. W dwunastnicy zmienia się pH z kwaśnego na zasadowy. W tym momencie, tu w dwunastnicy, dochodzi do rozpadu tego wcześniejszego połączenia z białkiem ślinowym i kobalaminą. Wolna kobalamina łączy się z drugim białkiem ochronnym, które nazywamy czynnikiem wewnętrznym, czynnikiem Castla. Czynnik Castla łączy się tylko w zasadowym pH, czyli w dwunastnicy. Skąd czynnik Castla się pojawia tam? Otóż czynnik Castla jest produkowany w żołądku. Czyli sam czynnik Castla uwalniany jest do soku żołądkowego, przechodzi do dwunastnicy i w dwunastnicy wyłapuje uwolnioną kobalaminę. Takie to jest właśnie skomplikowane, ale to znaczy, jeżeli mamy zanik śluzówki, zapalenie śluzówki żołądka, różnego rodzaju choroby mogą, czy przyczyny mogą być łącznie z autoimmunologicznymi, mamy taką sytuację. Po pierwsze, nieprodukowany jest czynnik Castla. Po drugie, nieprodukowany jest kwas solny. I mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, kobalamina z posiłku, z pożywienia się nie uwolni. A po drugie, czynnik Castla nie będzie w stanie jej ochronić. Tak się dzieje u wszystkich ludzi, którzy mają niedokwaśność.
czyli zmniejszoną produkcję soku żołądkowego, ale w tym soku żołądkowym, tak jak mówię, jest kilka składników. I to jest jak gdyby główna przyczyna anemii złośliwej, tej rozpoznawanej sto kilkadziesiąt lat temu i pomysłu, że należy na przykład pić białe wino do posiłku po to, żeby podnieść kwaśność soku żołądkowego. I to działało. Nikt nie wiedział w jaki sposób, ale prawda była taka, że jak się dało coś jeszcze wydusić z tego żołądka, czyli zwiększyć produkcję kwasu solnego, zwiększyć produkcję czynnika kastla, to tej witaminy B12 organizm jeszcze trochę tam więcej wyłapał. Jak nie, bez białego wina, koniec. Nie zachęcam oczywiście do picia, bo dzisiaj wiemy, że trochę inaczej można sobie z tym poradzić. Co dalej się dzieje? W dwunastnicy nic z tym się dalej nie dzieje. W jelicie cienkim dopiero mamy taką sytuację, o czym za chwilę jeszcze powiem, mamy taką sytuację, że ten czynnik kastla razem z witaminą B12 się wchłania. Ale tutaj pokazuję Państwu tylko takie przykładowe rzeczy, częściowo mówiłem po resekcji żołądka czy w tej terapii bariatrycznej. Mamy taką sytuację, że po prostu nie ma tego żołądka. 90%, 70% tej masy jest wycięte. W związku z tym ani pepsyny, ani kwasu solnego nie będzie tyle, ile trzeba, ani czynnika kastla nie będzie. Możemy zjeść witaminę B12 w posiłku. Możemy zjeść dużo mięsa, dużo białek, ale ona się nie uwolni i nie wchłonie, bo brakuje nam części żołądka. Jedyne wyjście wówczas jest podstawowym wyjściem jest podawanie domięśniowe witaminy B12. Jest jeszcze inna opcja, o czym jeszcze za chwilę powiem, się spray albo tabletki podjęzykowe, bo jak się okazuje, witamina B12 się wchłania z jamy ustnej. To nie jest naturalny sposób, bo przecież przyroda nie wymyśliła sprayu z witaminą B12 czy tabletek, ale farmakologia już tak. Co dalej się dzieje z tą kobalaminą łączną z czynnikiem kastla? Wchłania się, proszę Państwa, w 1/3 końcowej jelita cienkiego. Tylko. Nie wchłania się w jelicie grub. O tym ludzie często zapominają i wydaje mi się, że jak poprawią mikrobiotę, że będziemy mieć bakterie jelitowe, które wyprodukują nam witaminę B12, to my sobie tą witaminę B12 wchłoniemy. Nie. Nie ma takiej możliwości, a przynajmniej nikt tego nie wykazał, wręcz przeciwnie. Jelito cienkie, konkretnie ostatni fragment jelita krętego, kosmki jelitowe i komórki w tychże kosmkach jelitowych. One są wyspecjalizowane w tym, że wchłaniają połączoną kobalaminę z czynnikiem kastla. Tylko tak i tylko taka kobalamina się wchłania. Jest to mechanizm zabezpieczający przed wchłanianiem pseudokobalamin, o których mówiłem na samym początku, które mogą być czasami trujące, szkodliwe dla człowieka. Ma to kolosalne znaczenie i jak widzicie Państwo, dlatego jest to takie skomplikowane, ponieważ organizmowi powinno zależeć na tym, żeby sama czysta kobalamina się wchłaniała, a nie jakieś szkodliwe substancje. I tak to faktycznie jest. Co dalej się dzieje? Witamina B12 z tym kompleksem czynnikiem kastla trafia z jelita cienkiego poprzez żyłę wrotną do wątroby. W wątrobie, w komórkach wątrobowych, w hepatocytach jest to rozłączane i sama kobalamina częściowo jest magazynowana, a częściowo łączy się z innym białkiem transportującym zwanym transkobalaminą drugą. To takie tutaj to jest dwa. Transkobalamina 2 i ta kobalamina połączona z tym białkiem dopiero przechodzi do krwiobiegu, krąży we krwi i każda komórka, która potrzebuje witaminy B12, może sobie z krwi pobrać taki kompleks, witamina plus białko. Każda komórka zdrowa, funkcjonująca ma receptor dla tejże kobalaminy i transkobalaminy drugiej.
Po przyłączeniu się do receptora jest to wchłaniane do komórki, rozdzielane. Witamina B12 idzie tam, gdzie trzeba, do cytoplazmy czy do mitochondriów, natomiast czynnik, ta transkobalamina druga jako białko jest trawiona w lizosomach. Tak to po prostu funkcjonuje. Precyzyjne, specyficzne i przez to no mamy taką sytuację na przykład, że jak ktoś ma chore jelito, a konkretnie jelito kręte, czyli tą końcową część tutaj, powiedzmy jelita krętego, z różnych powodów może mieć zaburzone wchłanianie. Ludzie dzisiaj często chorują na nietolerancję glutenu albo też przesadzają trochę z rozpoznawaniem u siebie nietolerancji glutenu, ale to może być też przyczyna. Zaburzenie wchłaniania w tej części jelita cienkiego może dotyczyć różnych składników, w tym witaminy B12. I co z tego, że mamy prawidłową kwaśność w żołądku, że nikt nam tego żołądka nie wyciął, że popiliśmy nawet białym winem, mamy czynnik kastla, wszystko pięknie, ładnie, ale tu w tym momencie, w tym miejscu, na tych 2 metrach z sześciu, około 6, jakie ma całe jelito, mamy blokadę i nie wchłaniamy witaminy B12. Co się dzieje? No, ten kompleks przechodzi dalej do jelita grubego i wychodzi dołem. Tu w jelicie grubym witamina B12 się nie wchłania po prostu. Śladowe ilości, ale poniżej 1% wchłaniają się w całej reszcie podobno, ale poniżej 1% to praktycznie nie wpływa na sytuację kliniczną. Okazało się jednak, że wchłania się z jamy ustnej. Tam nie ma potrzeby tego niskiego pH, nie ma potrzeby czynnika kastla. I w praktyce wykorzystujemy to od kilku lat w postaci tabletek rozpuszczalnych podjęzykowych z witaminą B12 lub sprayu natryskiwanego na śluzów. Przypominam, w jelicie grubym witamina B12 się nie wchłania, aczkolwiek jest tam produkowana. Nasze bakterie, ludzkie bakterie też produkują witaminę B12 w naszym jelicie grubym, ale wydalamy je na zewnątrz skałem, po prostu. Niektóre zwierzęta, takie jak na przykład krowy, przeżuwacze, trochę inaczej mają skonstruowany przewód pokarmowy, mają 2 żołądki, mają żołądek żwacz i treść pokarmowa cofa się u nich wcześniej do takiego miejsca, do tego przedżołądka, w którym są bakterie, które produkują witaminę B12. W związku z tym pod tym względem bydło rogate się różni, że samo dla siebie wyprodukuje, czy oczywiście bakterie, które są w tym przedżołądku, produkują witaminę B12 i to jak gdyby wystarcza na potrzeby takiej krowy. Ale z tego wniosek jest taki. Wszystkie odchody zwierząt są bogate w witaminę B12. I taka jest prawda. Nawóz roślinny dla roślin, nawóz naturalny, organiczny, obornik, jak kto woli, jest bogaty w witaminę B12. Żadne probiotyki w związku z tym nie pomogą nam w niedoborze witaminy B12, aczkolwiek spowodują, że będziemy produkować więcej witaminy B12, którą wydalimy wraz z skałem. Czy to jest potrzebne? No niekoniecznie. A jako ciekawostkę Państwu podam, bo może nie wiecie, że króliki zjadają własne bobki, a kury zjadają własne odchody. Po to, żeby zjeść witaminę B12, którą sobie same wytworzyły i wydaliły z skałem. Niesamowite, ale tak podobno jest. Co jeszcze jest istotnego? 50% kobalaminy jest magazynowane w wątrobie, tak jak mówiłem. Reszta trafia do krwiobiegu i tam sobie krąży wraz z tym białkiem transportującym. Żółć jest główną drogą wydalania kobalaminy, czyli z wątroby do żółci, z pęcherzyka żółciowego do jelita,
Ale proszę zobaczyć, aż 99,9% tejże witaminy B12 wchłania się z powrotem, a więc mamy pewnego rodzaju obieg zamknięty. Organizm nie pozwala sobie na utratę tak ciężko zdobytej witaminy B12. Zaledwie 0,1% dziennie jest tracona z kałem, tej żółciowej, tak, wydalanej z żółcią. Dlatego w sumie to zapotrzebowanie dobowe jest niewielkie. Mówimy o mikrogramach, tak? Wynika to, tak jak mówię, z tego krążenia wtórnego. Ale z drugiej strony, dlatego żółć okazywała się tak skuteczna w leczeniu anemii złośliwej w latach 1920-40 czy tam do lat 50. Dzisiaj my to wiemy, kiedyś o tym nie wiedział. Pytanie i taka sugestia, gdyby praktyczna. Ja spotkałem się z produktami, z suplementami diety zawierających witaminę B12 w takich mega dawkach. Była nawet jedna firma, która produkowała 5000 mikrogramów w jednej tabletce. Chyba zostało to wycofane. Dzisiaj jest 1000 mikrogramów największe. Ale proszę Państwa, to nie do końca ma sens, ponieważ wykazano, że nie więcej niż 5 mikrogramów przy podawaniu doustnym wchłania się z przewodu pokarmowego z tego jelita cienkiego. 5 mikrogramów w ciągu kilku godzin od spożycia. W związku z tym, jeżeli już, to podzielić taką porcję na kilka w ciągu doby. Co 3, 4, co 5 godzin przyjąć tam, nie wiem, 20, 30 czy 50 mikrogramów. Ale nie ma sensu podawać 5000 mikrogramów jeden raz na dobę, dlatego że to po prostu przeleci przez człowieka. Nie wchłania się, nie ma takiej możliwości. U osób z niedokwaśnością wchłanianie wynosi od 0 do maksymalnie 20% podanej dawki doustnej. Maksymalnie 20%, dlatego ta anemia złośliwa, niedobór witaminy B12 u osób z niedokwaśnością są bardzo poważnym i częstym problemem. Troszeczkę na marginesie, ale bardzo ważna rzecz przy wchłanianiu. Znacie Państwo taki lek jak metformina, stosowany w cukrzycy. To lek pierwszego wyboru, pierwszego rzutu w leczeniu cukrzycy. Od tego się zaczyna dzisiaj. U 30% diabetyków leczonych przewlekle morfiną stwierdza się obniżenie poziomu witaminy B12. Nie jest do końca znany jasny mechanizm. Trochę na ten temat wiadomo, ale proszę Państwa, u 30%, czyli można powiedzieć co trzeciego chorego leczonego metforminą, będziemy mieć ograniczone wchłanianie witaminy B12 doustnej. Co w związku z tym? Można skompensować to, podając trochę większą dawkę, licząc na to, że może się jednak trochę wchłonie, no bo metformina jest ważniejsza chyba w sumie. Nie odstawiamy metforminy, leczymy dalej cukrzycę. Jak nie doustnie, no to spróbować suplementować domięśniowo. Inna rzecz, nagminna, inhibitory pompy protonowej, czyli tak zwane prazole, obniżające kwaśność soku żołądkowego, czyli zmniejszające produkcję protonów, a więc H+, tak, czyli części składowej kwasu solnego. To jest coś, co jest z jednej strony bardzo potrzebną i pozytywną rzeczą, a z drugiej strony to jest coś strasznego. Jest nadużywanie tego typu leków, łącznie z tym, że większość seniorów, którzy mają kilka leków czy kilkanaście do połknięcia codziennie, mówią, że osłonowo sobie wezmą inhibitor pompy protonowej na żołądek. No, co znaczy osłonowo? No tak, żeby nie produkować więcej kwasu solnego, żeby żołądek nie bolał, żeby nie było tejże pozornej nadkwaśności, to stosujemy inhibitor pompy protonowej. Tylko że to w konsekwencji powoduje, że witaminy B12 nie wchłoniemy, bo nie będzie produkcji kwasu solnego i czynnika kastra. Trochę słabiej, ale też działają niekorzystnie inhibitory, blokery H2, czyli ranitydyna, famotydyna, wszelkiego rodzaju zobojętniające pH żołądka leki. Doraźnie można sobie coś tam wziąć, tak, żeby żołądek nie bolał, ale jeżeli ktoś regularnie, codziennie łyka po kilka łyżeczek sody albo jakieś, nie wymienię nazwy, żeby mnie nie posądzono jakieś tam negatywne
i negatywne zapędy. Natomiast no, wszystkie antacida działają w taki sposób, że zobojętniają pH żołądka, a tym samym uniemożliwiają odcięcie kobalaminy od białka z tego mięsa. I ktoś może jeść dużo mięsa, dużo wątróbki, lecząc się tymi lekami, a nie będzie miał wchłaniania witaminy B12. Tak więc suplementujemy doustnie wtedy, kiedy to ma sens, a kiedy mamy problemy z wchłanianiem, podajemy inną drogą, domięśniową. Zupełnie inny temat, kardiologia, homocysteina. Witamina B12, tutaj w tym miejscu jest pokazana, jest niezbędna do tego, żeby przekształcić homocysteinę z powrotem w metioninę. Metionina jest aminokwasem siarkowym, niezbędnym człowiekowi i używana czy wykorzystywana w wielu najprzeróżniejszych procesach. I to jest chyba główna przyczyna większości objawów chorobowych i tych neurologicznych, i tych kardiologicznych, i tych hematologicznych, że brakując, w przypadku braku witaminy B12 mamy zaburzony ten proces metylacji. Homocysteina musi być przekształcona z powrotem w metioninę, żeby nie szkodziła. Jeżeli brakuje nam witaminy B12, rośnie nam stężenie homocysteiny. A homocysteina jest nam do niczego niepotrzebna. Jest aminokwasem szkodliwym, zbędnym, uszkadzającym wszystkie białka. Polecam zgłębienie tematu homocysteiny i witaminy B12, dlatego że w diagnostyce na przykład niedoborów witaminy B12 trzeba albo powinno się moim zdaniem oznaczać również homocysteinę po to, żeby zobaczyć na całą konstelację tych wyników. Metionina jest potrzebna do powstawania cysteiny, a cysteina z kolei wchodzi w skład glutationu, najsilniejszego naszego oksydanta własnego. Odsyłam do literatury na temat glutationu, nawet taki artykuł popełniłem na temat glutationu w magazynie Hipoalergiczni. Można to odszukać i przeczytać. To skomplikowana rzecz, ale dzisiaj wydaje się, że to, czego nie wiedziano 20 lat temu tak dokładnie, to jest właśnie to. Rola witaminy B12 w tym przekształcaniu metionina, homocysteina oraz w przekształcaniu kwasu foliowego i w przekształcaniu czy w powstawaniu cysteiny. To wszystko jest logiczne, zazębia się i jeżeli będziemy jeść metioninę, a to jest na przykład aminokwas, który jest w żołtku jajek, to wszystko pięknie, wszystko fajnie, tylko że ta metionina bardzo szybko będzie zamieniana na homocysteinę. Jeżeli nie chcemy, żeby tej homocysteiny u nas było dużo, to musimy mieć witaminę B12. Jeżeli tego nie ma, to jedząc dużo żółtka, dużo jajek i mając niedobór witaminy B12, spowodujemy, że będziemy mieć nadwyżkę homocysteiny, która szkodzi, która niszczy i jest przyczyną wielu chorób, między innymi miażdżycy, jak się okazuje dzisiaj. Tak więc tę witaminę trzeba mieć, łącznie z kwasem foliowym i witaminą B6, piridoksyną, ponieważ tak jak tutaj nie widzicie Państwo, ale ta witamina B6 jest tu w tym miejscu potrzebna do przekształcania czy powstania cysteiny. Niedobory kwasu foliowego i witaminy B12 są od chyba 20-30 lat znane też jako przyczyna wad wrodzonych płodów, rozszczepu kręgosłupa i małogłowia. Długo o tym nie wiedziano, ale dzisiaj praktycznie rzecz biorąc wszyscy ginekolodzy położnicy oraz wszystkie kobiety planujące zajść w ciążę powinni wiedzieć, że te dwie witaminy są niezbędne do tego, żeby układ nerwowy, więc komórki nerwowe płodu w pierwszych kilku tygodniach ciąży się rozwijały prawidłowo. To jest taka sytuacja, że
Jak ktoś planuje ciążę, to powinien zwrócić uwagę na te dwie rzeczy i jeżeli trzeba, to suplementować, czyli przygotować się do zajścia w ciążę. Problemem jest jednak to, że ktoś, czy kobieta zajdzie w ciążę, nie wiedząc przez pierwszych kilka tygodni, że jest w ciąży, no bo nie wie, a wcześniej nie suplementowała się, albo była, nie mam nic naprawdę przeciwko weganom, ale była na przykład weganką, przeszła na weganizm, zaszła w ciążę, nie suplementując się wcześniej. I to jest powód, że te wady wrodzone układu nerwowego się pojawią. To jest jak gdyby pośredni dowód na to, co mówiłem wcześniej. Rola witaminy B12 w komórkach nerwowych. Inne sytuacje. Alkoholizm. Zapalenie trzustki. Mówiłem, przy wchłanianiu jest niezbędna zmiana pH kwaśnego żołądkowego na zasadowe. To zasadowe pH powstaje w dwunastnicy w jelicie cienkim dzięki zasadowemu sokowi trzustkowemu. Jeżeli trzustka źle funkcjonuje, nie będziemy mieć jak gdyby odwrócenia tego pH do zasadowego i możemy mieć dalej problemy z wchłanianiem. Zapalenie śluzówki, w tym autoimmunologiczne, zwane chorobą Addisona-Birmera, celiakia i jak gdyby pochodna dzisiaj do tego trochę modna, celiakia występuje mniej więcej u 1% ludzi, nie więcej, ale nietolerancję glutenu rozpoznaje sobie chyba z 50%. Co też jest oczywiście przesadzone, no ale nietolerancja glutenu faktycznie istnieje. Zapalenia śluzówki jelita krętego, w tym, tak jak mówię, te nietolerancje glutenu, po metforminie, przewlekłym zapaleniu wątroby, niedobór transkobalaminy drugiej, może się zdarzyć. Rzadka sytuacja, ale może się zdarzyć. I u tych starszych osób, tak od 50 w górę. Ostatnia część, diagnostyka. Mamy pewne normy, o których mówiłem wcześniej, witaminy B12, ale zakres jest duży, od 200 do 1000 pikogramów na mililitr. I patrzymy na to, im więcej, tym lepiej. Sama witamina B12 nam coś mówi, ale nie wszystko, dlatego oznaczamy jeszcze trzy parametry. Holotranskobalaminę, kwas metylomalonowy, w skrócie MMA, ten można oznaczać we krwi, ale czasami też w moczu. I homocysteinę, o której mówiłem wcześniej. Dlatego, że to jest wszystko powiązane ze sobą. Holotranskobalamina i kwas metylomalonowy kosztują dosyć dużo i niekoniecznie i nie zawsze da się je zrobić w laboratoriach, ale całkowity poziom witaminy B12 i homocysteina to są rzeczy w zasięgu, ceny w zasięgu, myślę, że każdego. Na podstawie już tych dwóch parametrów da się dużo powiedzieć. Zawsze do tego, zawsze, i ten plus jest tu taki najważniejszy, zawsze do tego trzeba popatrzeć na objawy kliniczne. Od tych dyskretnych neurologiczno-emocjonalno-psychicznych po anemię złośliwą, czyli morfologia do tego. Zobaczcie Państwo, jak to się układa te cztery rzeczy. Po pierwsze, co to jest holotranskobalamina? To jest ta część witaminy B12, czyli kobalaminy, związanej z białkiem transkobalaminą drugą, czyli tej dostępnej dla każdych komórek. Reszta kobalaminy jest związana z innym białkiem, zwanym holokoryną i to jest białko, które nie uwalnia witaminy B12, czyli to jest coś, co magazynuje, ale to nie jest dostępne dla komórek. Czyli można oznaczyć całkowitą witaminę B12 i można oznaczyć też jak gdyby jej część, zwaną holotranskobalaminą. Jak popatrzymy, tutaj macie, przepraszam, tutaj pokażę, tu macie Państwo referencję do takiego porządnego artykułu, który to opisuje, całe te szczegóły diagnostyczne. Z tego artykułu macie Państwo taki, po angielsku taki wykres, taki rysunek z opisem, ja to zaraz pokażę po polsku, bo pozwoliłem sobie to trochę przetłumaczyć. Natomiast mamy jak gdyby te cztery parametry. Witaminę B12, holotranskobalaminę, kwas MMA i całkowitą homocysteinę. Patrząc na to wszystko, mamy
taki układ, który jak ktoś zrozumie, i to jest chyba kluczowy, jeden z dwóch czy trzech slajdów kluczowych w dzisiejszym tym wystąpieniu. Jeżeli podejrzewamy niedobór witaminy B12, robimy badanie całkowitej witaminy B12 i ona nam spada. Jeżeli nas stać i mamy takie laboratorium, robimy holotranskobalaminę i ona też nam spada. Mamy dwa dowody na to, że jest brak czy niedobór witaminy B12 we krwi, w organizmie. I robimy dwa dodatkowe badania, oznaczamy MMA i homocysteinę też we krwi. Jeżeli one rosną, to znaczy, że powstaje za dużo kwasu i za dużo homocysteiny w komórkach, bo brakuje witaminy B12. Innymi słowy, te dwa parametry nam spadają, a te dwa parametry nam rosną. Mamy cztery dowody na to, że, brakuje witaminy B12. Homocysteina nie jest specyficzna dla witaminy B12, dlatego że jak tam pokazywałem wcześniej taki rysunek, gdzie do powstawania homocysteiny czy przemian homocysteinowych potrzebny jest jeszcze kwas foliowy i witamina B6, w związku z tym na podstawie samej homocysteiny nie da się powiedzieć, czy jej wzrost wynika z braku witaminy B12, czy też B6, czy kwasu foliowego. Ale zawsze, jeżeli mamy taką sytuację, że homocysteina nam rośnie do góry i równocześnie B12 nam spadło, mamy dowód na to, że brakuje witaminy B12. Kwas metylomalonowy jest jednym z produktów przemiany w mitochondriach, przemiany kwasów tłuszczowych i to też jest bardzo specyficzna sytuacja. Jeżeli brakuje witaminy B12 i w mitochondriach nie dochodzi do pewnych przemian kwasów tłuszczowych, MMA rośnie. I to jest dosyć specyficzne dla niedoboru witaminy B12 oznaczenie, tylko że kosztuje około 300-400 zł, więc niekoniecznie od razu trzeba na to wydawać pieniądze. B12 i homocysteina. Ja tak praktycznie do tego podchodzę. Jeżeli tutaj miałbym jakieś wątpliwości, to te dwa parametry jeszcze dodatkowo można oznaczyć. I taka jest interpretacja czwórki B12 według doktora Masteja. Obniżenie B12, obniżenie holorany przy równoczesnym wzroście MMA i homocysteiny na 99,9999% niedobór witaminy B12. Na drugim biegunie mamy sytuację taką. Prawidłowa witamina B12, prawidłowa holotranskobalamina, ale mamy wzrost MMA, wzrost homocysteiny. Raczej nie mamy niedoboru witaminy B12, ale to nam podpowiada, że możemy mieć niedobór witaminy B6, niedobór witaminy kwasu foliowego i w tym kierunku powinniśmy poszukać czy podiagnozować, tak? I ewentualnie suplementować bardziej kwas foliowy i bardziej witaminę B6. To nam mówi, te parametry mówią nam o funkcji mitochondriów, o stresie oksydacyjnym. To jest zupełnie jeszcze inny świat, może kiedyś mnie Alab zaprosi, to Państwu opowiem o stresie oksydacyjnym. Natomiast na jednym biegunie mamy taką konstelację czterech parametrów, a na drugim powiedzmy mamy taką. Kwas metylomalonowy, proszę sobie poszukać, doczytać, zwracam na to uwagę. To jest takie coś, co od kilku lat jest dostępne w laboratoriach. 20 lat temu tego chyba nie było. Warto na to zwrócić uwagę. Czy możliwe, już prawie kończymy, czy możliwe jest zwiększenie stężenia witaminy B12? Bo mówiłem o niedoborach. Ale pytanie, czy może być za dużo? Proszę Państwa, może, ale zawsze to wskazuje na uszkodzenie hepatocytów, komórek wątrobowych, zawsze. Po prostu większość kobalaminy jest magazynowana wewnątrz hepatocytów. Jeżeli mamy zapalenie wątroby przewlekłe, wirusowe, czy jakieś na jakimś innym podłożu, dochodzi do rozpadu hepatocytów, uwalniana jest kobalamina z wnętrza hepatocytów i ta witamina
B12 krąży w większej ilości. Czyli gdyby się zdarzyło, że zrobicie badanie witaminy B12 i będzie powyżej 1000 pikogramów na mililitr, to koniecznie sprawdzić funkcjonowanie wątroby. Leczenie. Mówię leczenie, bo nie suplementacja, ale tak jak mówiłem, dzisiaj witamina B12 ma status suplementu diety. Nie wiem, czy to jest do końca prawidłowe i że wszyscy to, nie wiem, produkują, sprzedają. Stara medycyna raczej uważa, że to jest lek. Mamy doustną formę i tutaj mamy tą cyjanokobalaminę, najstarszą, najtańszą, najbardziej stabilną. Ilość tego cyjanku jest tak niewielka przy podawaniu doustnym czy domięśniowym, że to nie szkodzi człowiekowi, aczkolwiek no, ktoś może mieć obiekcję i powiedzieć, że no, leczymy cyjankiem. Dlatego wymyślono czy opracowano metylokobalaminę. Można, proszę bardzo, ona jest trochę droższa pewnie, ale z praktycznego punktu widzenia nie ma to większego znaczenia, bo podajemy, tak jak mówiłem, dawki mikrogramowe. Możemy zapobiegać niedoborom, ale możemy też leczyć. Jeżeli widzimy objawy, mamy diagnostykę zrobioną, mamy te objawy neurologiczne, kardiologiczne czy psychiatryczne, leczymy odpowiednimi dawkami, najlepiej pod kontrolą okresowo tej witaminy B12 we krwi czy tych pozostałych trzech parametrów. Mamy leczenie domięśniowe. Wtedy zawsze takie należy rozważyć, kiedy widzimy problemy z nieskutecznością doustnego suplementowania czy leczenia lub też niecelowością, na przykład po resekcji żołądka. Mamy podjęzykową i napoliczkową spray lub tabletki, o której mówiłem. I tutaj taka ciekawostka, mamy dożylną formę hydroksykobalaminę. W Polsce jest dostępna na import docelowy i na życzenie, ale pokażę Państwu jakby zastosowanie. Jest stosowana u strażaków i ofiar pożarów. W czasie pożarów powstaje bardzo dużo cyjanków ze spalonych materiałów, tak? Czy mebli, tkanin, jakichś tam materiałów budowlanych. I zauważono, że po prostu ci ludzie zatruci cyjankami, jak się im poda hydroksykobalaminę, to ta hydroksykobalamina wyłapuje rodnik cyjankowy, powstaje wówczas we krwi cyjanokobalamina, czyli zamiast hydroksy powstaje cyjanokobalamina i te cyjanki wówczas związane w organizmie nie szkodzą, nie trują, nie niszczą naszych enzymów w mitochondriach czy w krwinkach czerwonych. Rewelacyjna rzecz. Tak, tylko oczywiście no, trzeba by być ofiarą pożaru, no, ale nie życzę tego nikomu. Natomiast strażacy powinni o tym wiedzieć. Lekarze zajmujący się ewentualnie udzielaniem pomocy strażakom czy ofiarom pożarów powinni taką hydroksykobalaminę doraźnie na OIOM-ie posiadać. Starać się utrzymać stężenie w okolicy 600 lub wyżej. Jest taki doktor Mercola, który się zna podobno na wielu rzeczach, między innymi na witaminie B12 i on zaleca około 1000, sam się chwali, że ma 1200 i w związku z tym pewnie dużo musi tej witaminy sobie łykać, ale to doktor Mercola, według moich tutaj jakby rozważań i doświadczenia wystarczy 600+. Nie 500+, tylko 600+. Więcej o witaminie B12. Napisałem w sierpniu 2017 roku do takiego magazynu, który Państwo pewnie znacie, bo tam było też o nietolerancji histaminy. Być może da się to jeszcze gdzieś odtworzyć, odświeżyć. Jest pewnie też na stronie internetowej online. Jakby ktoś potrzebował konsultacji, porady, literatury, to podaję tutaj swój adres mailowy. I to by było tyle z mojej strony. Miało być 45 minut, zrobiło się 1,5 godziny, za co Państwa bardzo przepraszam, a to podobno nie koniec, są pytania.
Tak, myślę, że nie żałujemy, że było 1,5 godziny. I tutaj nawiązując do tego, co pan doktor powiedział a propos stresu oksydacyjnego, to na pewno pana doktora zaprosimy. A tymczasem są pytania i zapraszamy do odpowiedzi. Okej, okay. Mam tutaj na drugim komputerze pytania wybrane przez kolegów. Spróbujemy, postaramy się coś odpowiedzieć. Pierwsze pytanie. Jaka dawka witaminy B12 przy szumach usznych? Wykluczone choroby przez laryngologa, badanie rezonans porządku. I odpowiedziałem na to pytanie już wcześniej. Być może pani Ania zadała to pytanie, zanim ja to powiedziałem, ale w takim razie spróbuję powtórzyć. Oznaczamy witaminę B12 we krwi, ewentualnie z tymi dodatkowymi trzema parametrami, aczkolwiek niekoniecznie w tym przypadku. Patrzymy, jaka ta witamina B12 jest. Jeżeli jest gdzieś około 200-300, to spróbowałbym ją podnieść suplementacją do 400, 500, może 600 nawet. I teraz pytanie, ile podać tej witaminy B12, to jest połowa pytania, bo trzeba jeszcze popatrzeć, jak długo podawać. To, co mówiłem wcześniej, wchłania się 3, 4, może 5 mikrogramów dziennie, w związku z tym podejrzewam, że trzeba by ze 2-3 tygodnie co najmniej podawać doustnie po około 20, 30, może 50 mikrogramów, czyli takie tabletki, jakie mamy. Można zastąpić to 2 razy w tygodniu, podając domięśniowo. Tam w Polsce są ampułki po 1000 mikrogramów, więc można takie ampułki, powiedzmy, raz co 2-3 dni domięśniowo podawać, ewentualnie pół ampułki codziennie. Zmierzyć poziom witaminy B12 po około miesiącu, jeżeli będzie gdzieś w granicach 500-600, to powinno wystarczyć. Pytanie, czy to wpłynie na te szumy uszne? Nie dam sobie głowy uciąć oczywiście, ale skoro laryngolog, jak pani tutaj pisze, nic więcej nie wymyślił, badanie rezonansu jest w porządku, no to spróbujmy w ten sposób. Proste, oznaczyć witaminę B12, podać przez miesiąc, oznaczyć ponownie witaminę B12. Drugie pytanie. Pani Magdalena, jakie jest pana zdanie na temat adaptacji organizmu wegetarian do niższej podaży w diecie, oszczędne gospodarowanie witaminą. Milczę, bo się zastanawiam, czy wegetarianie się adaptują do niskiego poziomu witaminy B12. No niekoniecznie. Tak jak państwu mówiłem, ktoś, kto ma 500-600, ten wynik we krwi, powinien być w pełni zdrowy, a ktoś, kto będzie miał 200-300, może być zdrowy, ale może mieć takie dyskretne objawy. Ja nie widzę takiej możliwości, żeby nasz organizm adaptował się do niższej ilości witaminy B12, jaką potrzebuje. Potrzebujemy witaminy B12, żeby żyć. Bez witaminy B12 całkowicie po prostu byśmy umarli. Prędzej czy później, ale byśmy po prostu umarli. W związku z tym, czy weganie, czy wegetarianie się adaptują do niższej podaży w diecie? Nie sądzę, żeby tak było. Powiem państwu tak zupełnie na marginesie. Miałem kiedyś, miałem pacjentów wegańskich i nawet robiłem kiedyś jakieś szkolenie i warsztaty żywieniowe dla takich ludzi. Jak widziałem te dzieciaki tych rodziców, którzy przyjechali na ten obóz, i te dzieciaki, widać było, że są po prostu niedożywione. Abstrahując od ideologii, filozofii i tak dalej. Dzieciak, który nie je mięsa, dlatego że rodzice mu zabraniają jeść mięsa, jest pozbawiony nie tylko witaminy B12, ale chociażby aminokwasów, tak? 8 aminokwasów niezbędnych, niezastąpionych. Można sobie tam wymyślać różnego rodzaju soję, nie wiem, orzeszki, fasolki, tofu i tak dalej. Proszę mi wierzyć, dziecko z 3,5 kg, jak się urodzi, do tego 16-18 roku życia, kiedy waży 40, 50 czy 60 kg, powiększa swoją masę ciała kilkanaście razy. W związku z tym, że ta masa ciała to jest białko, białko, jeszcze raz białko, oczywiście woda, powiecie, no ale 22%
naszego ciała to jest białko. To białko musi się z czegoś zrobić. I aminokwasy niezbędne są przede wszystkim w produktach zwierzęcych, odzwierzęcych. I nic na to nie poradzimy, że dziecko rosnące musi jeść też mięso. Jak ktoś jest dorosłym, proszę bardzo, może sobie przejść na weganizm, wegetarianizm, ale powinien się suplementować, czy doustnie, czy domięśniowo, czy w formie sprayu powinien to robić. Nie sądzę, żeby była jakaś adaptacja organizmu. Nie sądzę. Kolejne pytanie, pani Magdalena. Czy warto zbadać poziom witaminy B12 tak po prostu? Nawet jeżeli nie ma żadnych objawów, niedoboru, a przynajmniej tak nam się wydaje. Krótka odpowiedź, tak. Pani Agnieszka, czy drżenie rąk może być objawem niedoboru witaminy B12? Tak. Nie jedyne, ale oczywiście można to brać pod uwagę. Drugie, co mi przychodzi do głowy, to tarczyca. Tak? I tutaj w tym kierunku bym też coś podpowiedział. Pani Martyna, jaka powinna być dawka B12 przy zaburzeniach psychicznych? Ha. Chyba odpowiedź jest taka jak na to pierwsze pytanie pani Ani, czyli oznaczamy witaminę B12 we krwi, patrzymy jaki jest poziom i pod kontrolą tego poziomu we krwi spróbujemy doprowadzić w krótszym czy dłuższym okresie czasu do poziomu rzędu 500-600 pikogramów na mililitr lub nawet więcej. Tak jak mówię, aha, nie powiedziałem jednej rzeczy, tam jest na slajdach, nie zaobserwowano objawów zatrucia witaminą B12. Nie ma praktycznie takiej możliwości, żeby się zatruć, przedawkować z powodów między innymi tych, o których mówiłem, że wchłanianie jest jak gdyby ograniczone. Nie jesteś w stanie wchłonąć więcej w danym odcinku czasu w ciągu kilku godzin niż nasz przewód pokarmowy pozwala, więc możemy podawać dużo, a organizm sobie wchłonie tyle, ile potrzebuje, pod warunkiem, że ma tą kwaśność zachowaną, że ma funkcję jelita, ślinianek i tak dalej. Więc z tą suplementacją, tak jak mówię, pod kontrolą poziomu witaminy B12 we krwi. Pani Aneta, po suplementacji metylokobalaminą poziom witaminy wynosi 1271. Czy mam się martwić? Laboratorium podało normy od 191 do 663. Ciekawe i dobre pytanie. Nie podała pani, czy te normy w laboratorium 191 do 663 są też w pikogramach na mililitr? Podejrzewam, że nie. Tylko są w mikromolach na mililitr. To proszę sobie sprawdzić, bo takie normy bardziej mi pasują do innych jednostek. Natomiast samo 1271 absolutnie nie jest to coś, czym pani się powinna martwić. Tak jak powiedziałem, nie ma możliwości zatrucia czy przedawkowania, natomiast no, może pani przesadziła trochę z tą ilością. Nie ma aż takiej potrzeby, żeby aż tyle witaminy B12 w sobie mieć. 600-700 wystarczy. Siódme pytanie. Jakie są skutki przedawkowania witaminy B12? Praktycznie żadnych. Znalazłem raz czy dwa jakieś opisy, że są, ale to mało prawdopodobne, żeby to było związane z witaminą B12, bo poważne podręczniki czy literatura nie podaje tak żadnych. Ósme pytanie. Czy przy zaburzeniach psychicznych psychiatra zazwyczaj rozpoczyna terapię lekami antydepresyjnymi? Czy w takim razie należałoby zawsze zbadać najpierw poziom witaminy B12? Wspomniał pan o tym na początku wykładu. Ha. Proszę państwa, ja nie jestem od tego, żeby ustalać wytyczne towarzystw naukowych, psychiatrycznych itd., itd. Psychiatrzy powinni się zastanowić nad tym tematem, który ja tutaj państwu opowiedziałem. Są tacy psychiatrzy, pewnie mniejszość, którzy wiedzą o witaminie B12, kobalaminie i tych aspektach psychicznych, psychiatrycznych. No przecież to są artykuły, chociażby ten, który tam podałem na samym początku, ogólnodostępne. Czy standardowo psychiatra powinien taką witaminę B12 oznaczać? Mnie się wydaje,
Jeżeli ma jakieś podstawy ku temu, to powinien, bo to jest, nie wiem, 30 zł? Tak, 28. 20, o, kryptoreklama. Lokowanie Pani bardzo... doktor Strukow z firmy Alab mówi, że jest 28 zł u nich. Proszę Państwa, no to 28 zł to jest mniej niż paczka tych antydepresantów czy jakichś tam psychotycznych leków. No najpierw oznaczy witaminę B12. No. Japończycy wyskakiwali z okien, bo nikt im nie oznaczył witaminy B12. No. Przepraszam za takie dygresje, ale no, prosta rzecz. No, nie mówimy o badaniu za 1000, 2000 czy 5000 zł, nie mówimy o jakimś badaniu bolesnym. Idziemy, oddajemy krew, wynik jest za kilka dni już. Dziewiąte. Pani Magdalena. Czy jest lek doustny i jaka nazwa, który suplementuje witaminę B12, czy tylko są to zastrzyki z witaminą B12? W Polsce jest kilkaset produktów zawierających witaminę B12 w postaci leków doustnych. Nazwy pani nie podam, bo musiałbym wymienić wszystkie 600, a ich nie pamiętam. Ale po prostu w internecie, w aptece, w sklepie zielarskim, gdziekolwiek, bez problemów kupi pani witaminę B12. No tak jak mówię, te dawki mega, 5000 mikrogramów czy 1000 mikrogramów w jednej kapsułce czy w jednej tablece są trochę bez sensu, ponieważ to się i tak nie wchłonie. Więc jeżeli już to szukać takich mniejszych 200, 100, powiedzmy 50 mikrogramów to jest najmniejsza sensowna dawka jednorazowa. I tak jak Państwu mówię, no, mamy doustne metylokobalaminę, mamy cyanokobalaminę, hydroksykobalaminy raczej doustnie nie ma, bo ona się szybko destabilizuje. Setki różnych producentów. O, pytanie następne. Biorę metforminę. Pytanie, czy wchłanialność B12 jest zależna od dawki metforminy? Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie tak wprost i z głowy. Jeżeli pani bierze metforminy, nie wiem, 1000-1500, to pewnie ma to znaczenie. Przy 500 czy 750 mg to ograniczenie wchłaniania pewnie będzie niewielkie. Czyli prawdopodobnie jest taka zależność. Im wyższa dawka metforminy, tym większy wpływ na wchłanialność witaminy B12. Ale znowu odsyłam jak gdyby do laboratorium. Oznaczyć witaminę B12, jeżeli jest niska, czy powiedzmy tuż powyżej granicy normy, tuż powyżej, jak mówię, granicy normy, 200, 220, 250, powiedzmy około 300, zacząć suplementować witaminę B12, nie redukować, nie zmieniać dawkowania metforminy, dlatego że no jakby kontrola glikemii jest ważniejsza w tym momencie, czy powinna być, tak? Ale jak nie będzie wyjścia, jest tyle leków innych niż metformina, o których wiemy, że nie wpływają na wchłanianie witaminy B12, że można diabetologowi zasugerować coś takiego, no ale najpierw chyba ten poziom witaminy B12 trzeba by oznaczyć i pokazać, mieć twardy dowód. Panie doktorze, czy pani doktor, no, mam niski poziom witaminy B12. Według tego, co mówią, 30% leczonych metforminą może mieć niedobory witaminy B12. No i nie rozmawiamy wówczas o jakichś abstrakcjach, tylko mamy konkretny dowód w postaci badania. 10. 11. pytanie. Pytanie o wchłanianie metylokobalaminy. Czy wyższe dawki tego typu formy kobalaminy będą się wchłaniać w dawkach typu 100-500 mikrogramów? Tu omijamy konwersję. Tak jak Państwu powiedziałem wcześniej, nasz przewód pokarmowy, zwłaszcza to jelito kręte, część taka końcowa, dystalna jelita cienkiego, jest w stanie wchłonąć około 3 do 5 mikrogramów po zjedzeniu, i takie badanie było robione, po zjedzeniu 50 mikrogramów tabletek 50 mg, czyli jak gdyby jedna dziesiąta społkniętej dawki się wchłania.
ale to jest maksymalna ilość, 5 mikrogramów, więc jeżeli pani chce, czy będzie pani zażywać 100 mikrogramów albo 500 mikrogramów, tak jak pani tutaj zadała w pytaniu, to w niewielkim stopniu, trudno jest powiedzieć, może będzie to 6 mikrogramów, może będzie 7, ale nie więcej się wchłonie. Proszę pamiętać, że istnieje coś takiego jak perystaltyka jelitowa i czas pasażu przez jelita i przez przewód pokarmowy. Jeżeli coś połkniemy, to 4 do 6 godzin to przebywa w naszych jelitach, powiedzmy do jelita cienkiego. No w jelicie grubym to już może coś zalegać trochę dłużej, tam mamy kwestię resztek pokarmowych i tak dalej. Ale jak gdyby od połknięcia do zastawki krętniczo-kątniczej, czyli tego miejsca, gdzie się kończy jelito cienkie, a zaczyna jelito grube, mamy od 4 do 6 godzin. Więc jeżeli byśmy suplementowali albo jedli te 50 albo 100 mikrogramów witaminy B12 w tabletkach co 4 do 6 godzin, czyli powiedzmy 5-6 razy na dobę, to jest szansa, że w ciągu doby wchłonęlibyśmy może ze 20 mikrogramów. Ja tutaj to spekuluję, ale to są też maksymalne jak gdyby ilości, które bylibyśmy w stanie wchłonąć. Tylko proszę pamiętać, trzeba taką dawkę 500 mikrogramów tabletki czy kapsułki podzielić na 4-5 mniejszych porcji. Tabletkę no, może się da podzielić na pół, może na 4 części. Kapsułkę to tak trudno, bo to trzeba by kombinować, wysypać ten proszek w środku, podzielić na działki i to trochę bez sensu. Lepiej kupić sobie mniejszą 50 mg witaminę B12 i nie wiem, kupić sobie 200 takich tabletek czy 500 tabletek i pamiętać o połykaniu co 2-3 godziny jednej tableteczki. Ale tak jak mówiłem wcześniej, są opcje pod tytułem spray, no niestety on jest droższy, albo tabletki podjęzykowe rozpuszczające się pod językiem, i ewentualnie te zastrzyki domięśniowe bolą. Tu muszę powiedzieć, tylko poprosić pielęgniarkę, żeby powoli ten zastrzyk robił domięśniowy, bo za szybko podana boli. Są złośliwe czasami pielęgniarki, które jak chcą pacjentowi dogryźć, to za szybko podają i boli bardzo. Ale jak powoli się podaje, to nie. Tyle pytań. Super, bardzo dziękujemy. Myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy webinar. Pan doktor się napije wody, bo może naprawdę zaschło w gardle. Tak jak pan doktor powiedział, webinar będzie dostępny na naszym kanale na YouTubie i o tym poinformujemy. Także bardzo dziękujemy, żegnamy się z państwem. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Oznaczajcie B12.